A wiecie, od czego się zaczęło to wszystko? Czy ja się tu nie pchałem, kurwa, miałem takie zajebiste życie. I zaczęło się od tego, że Kasia Dziedzic przypomniała sobie o mnie, jak ją pobił Miłosz. No to nie ulega wątpliwości, że musiał jej tam wypłacić ze dwa boksy. Znam Kaśkę, więc żeby się nie uderzyła. Ale ma tendencję do konfabulacji, bo ona wymyślała też w mojej sprawie. No i to oczywiście wiadoma sprawa, ona powiedziała, że tam uderzał jej głową o płytki, ten Miłosz. No nie uderzał, no ale też, tak jak mówię, no dwa boksy wyrwała na 100%. No bo miała oko podbite, jedno, tam drugie i nos rozjebany. To mógł jej wyjebać raz gdzieś tam w oko, raz w nos. I tak czy inaczej poszło jej pod oczy, prawda? No to tak wyglądało. Wyglądał jak po operacji nosa, więc w nosa jej musiał wyjebać. ale to jest ich sprawa. Generalnie to ja uważam, że trafił swój na swego w tym związku. No, a to też jest ciekawa historia. Ja tam nie mam nic do tego Miłosza, to on mnie pierwszy zaatakował, później szukał pomocy i tak dalej. No właśnie, zaczęła Kasia Dziedzic. No i po tej całej awanturze Kasi Dziedzic, znanej celebrytki, Kasia już jechała do mnie, była pod wjazdem do garażu podziemnego i czyli pod blokiem, prawda? Teraz bo pod blokiem i tak rozmawialiśmy, ja mówię, Kasiu, weź mi tłumaczyć tylko jedną rzecz. Dlaczego mi wysyłałaś filmy z tym Miłoszem? Jeśli was interesuje, jakie to były filmy, to też wam opowiem. Kasiu, dlaczego ty mi wysyłałaś te filmy z tym Miłoszem? A ona do mnie, że bo ty mi wysyłałeś zdjęcia jakiejś murzynki, znaczy dziewczyny ciemnoskórej, prawda? I mówiłeś, że ją tam ruchałeś gdzieś tam, jak byłeś w Cannes. No i jej powiedziałem, oczywiście jako szczerowina i taki gram w otwarte karty, powiedziałem, ty, ale poczekaj, bo ja ruchałem tam dwie murzynki. I teraz się zastanawiam, o której ty mówisz. Ona, ty kurwo, nienawidzę cię znowu. I to samo mówi, to ja jednak jadę do Patrycji spać. I pojechała wtedy do Patrycji. Pozdrawiam Patrycję, Kasi koleżankę, do ciebie nic nie mam, absolutnie. Kasia mnie zaatakowała, ja tylko wrzuciłem zdjęcie z hamburgerem. No i ona mnie zaatakowała o to Cannes, gdzie ja nie byłem z nikim w związku. Gdzie byłem na... Pojechałem sobie, poleciałem sobie, przepraszam, polecieliśmy sobie trochę wtedy na majówce w Cannes, po prostu, no. I... No i Kaśka była to zazdrosna. Gdzie ona... No właśnie, de facto była w związku z Miłoszem. I teraz pojawi się kwestia chorej zazdrości, prawda? Ja nie byłem o nią zazdrości. Ja normalnie jako biały człowiek zadałem jej pytanie proste, konkretne i nie odpowiedziałem mi na to pytanie. Znaczy odpowiedziałem mi w taki sposób właśnie dlaczego i no i to tyle. To w ogóle się jakoś nie równało w czasie ze sobą, więc to też było takie, nie wiem, dziwna sprawa. No i nie przepaliła ci się, nie poleciła do tej Patrycji. Od tego się zaczęła wojna z Kasią Dziedzic. Miłosz coś tam wrzucił o mnie, czyli ten jej oprawca, którego sama. Ona się tak cieszyła, ona do mnie kiedyś za to mnie opowiedziała. Tomek, nie wierzę, że ci to powiedziałam, a powiedziała mi wcześniej, że się zakochała, że on jej tak nie przypomina. Kasiu, ja cię nie biłem. No. Właśnie. Kiedyś tam z hotelu mnie nie chciał wypuścić, to tak przepchnąłem na łóżko. Tak na łóżko. No. Nie bym w stanie, wolałem uciekać od niej, niż miałbym ją pobić. No, przykra sprawa. I od tego się zaczęły te pierwsze kroki na świeczniku. Drugi był maringę też, nie trzyma ciśnienia. Dlatego mówię, że zawsze jak jadę gdzieś do sklepu na zakupy, to mówię, że jadę po piluchu majtki dla dorosłych. Wiadomo dla kogo. No i od tego się zaczęła cała ta historia. No. I teraz mam nadzieję, że skończywszy na Jarku, będę mógł normalnie żyć tak, jak żyłem. Czyli jak to się tylko skończy, albo przynajmniej to jakoś załatam, to lecę sobie do
Chciałbym przynajmniej. No spokojnie, do Nicei, później z Nicei, z heliportu sobie cyknąć do Monako i tam chociaż 2 dni pobyć w Monako, a później do Cannes. Tak normalnie, no sportowo, w jakimś hostelu. W jakimś hostelu. No. Tak potrzebuję odpocząć. Nie chcę żadnych Sopotów, żadnych innych. No stop, gdzieś mnie ktoś zaprasza. Nie chcę w ogóle. Chcę odpocząć, naprawdę. Wyjść rano, pobiegać sobie bulwarem gdzieś, albo plażą, albo... No właśnie. No nic, no może niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Nie pchałem się tu na siłę. No Patryczku, ty w kot jesteś. No Kamilku też się serdecznie pozdrawiam, w ogóle wszystkich tych takich najbliższych. O! Jest jak mnie napierdala kolano. Miałem mi się do protezę właśnie. Ile? 6 lat temu. 5. 6. Jakoś tak. I chodzę, biegam. I to jak biegam? 17 km zajebałem w kamizelce. 17 km w kamizelce, 10 kg. Nawet Pawcio jest, może to potwierdzić. No, zgubiłem wtedy klucze. Podbiegłem do jego samochodu i mówię, ty zobacz kurwa, ile zajebałem, 17 km w kamizelce, 10 kg. A nie było 8, przepraszam, 8. To i tak jest dobrze. Plus stację. No, oj, dobra. Najlepszego wszystkim życzę z kolorowych snów i to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego, dobranoc.